Siemanko, witam w kolejnym vlogu. Idziemy po Ewę. Dzieciaki są z nami, ale dzieciaki nie wiedzą jeszcze, gdzie idziemy. Także jest niespodzianka. Jak myślicie, gdzie idziecie? Po mamę. Idziemy. Po mamę, nie? No. Idziemy po mamę. Także zostańcie z nami. Jesteśmy blisko. Z pani i władczyni tego miasta. Stoi tam. Docieramy do niej. Ciekawe, co ma do powiedzenia. Stoi. Witam serdecznie panią królową i władczynię tego miasta. Witam serdecznie. Co tam słychać? Zmęczona jestem. Wiesz coś najlepsze? Hej! Wiesz coś najlepsze? Nie wiem. Że oni nie wiedzą, gdzie idą. Dobrze wiedzą. Nie wiedzą. Nie? Powiedziałem, tylko ja nic im nie mówiłem. Jak myślicie, gdzie idziemy? Nie. Co? Nie wiedzą, gdzie idą. A my idziemy. Gdzie idziemy? Ciemną dupę. W ciemną dupę. Poleżeć na sofie. Gdzie byś chciała poleżeć? Na sofie, jestem zmęczona dzisiaj. No to pojedziemy tam, gdzie mamy jechać. O 5 wstałam. No, tak to jest, ludzie. Jedni leżą w chałupie. Nikt nie leżał, tylko sprzątaliśmy. A człowiek musi. Nikt nie leżał, tylko sprzątaliśmy. No co ty? Strasznie. Pełną parą w chacie. Ach, plecy mnie bolą, źle dźwignęłam dzisiaj. Słuchajcie, zostańcie z nami, bo jedziemy do McDonalda. Jaka reakcja? Cieszy, że jedziemy do Maka? Tak, no. Jaka akcja, nie? Akcja jest taka, że jedziemy do McDonalda szukać niemieckiego drwala, bo nigdy nie jedliśmy nawet w Polsce. Nazywa się Big Rosti, czy jakoś tak. Co zrobimy, jak nie będzie dostępny? A jak nie będzie dostępny, to zjemy coś innego. Bo to jedziemy. Sprawdzałem, to było napisane, że jest. A co to jest Big Rosti? Z czym to jest? To jest drwal, tam jest bekon, tam jest jakiś ser smażony, taki gruby powinien być. I jakieś mięso, nie wiem, czy z kurczaka, czy jakieś. Także nie wiem. Co się wydarzyło tu przed chwilą? Wydarzyło się to, że tam z domku uciekł komuś pies na ulicę, ten mały Pekinczyk. Taki mały. I kobieta samochodu go uratowała. Wpadłby pod autobus, nic mi nie zostało. Nic. No ona wyszła, wiesz, w białych spodniach i elo. Także my czekamy na busa. Dobrze, że na świecie jeszcze są dobrzy ludzie. Piesek uratowany. Co robisz? Patrzysz na domy? Patrzymy na domy, które nam się podobają, a które nie. Strasznie dużo ludzi męczy mnie to, wiesz? A jakbyś miała pieniądze, to byś kupiła, tak? No, jak który, ale to takie pieniądze nie, że biorę kredyt, tylko żebym miała taką gotówkę, że teraz kupuję, to bym kupiła ten biały na przykład. Ten też jest nawet ładny. Masakrycznie ludzi w tym busie jest dzisiaj. Sobota, to wiesz, nie ma co się dziwić, nie? Jak sobota, co nie ma się co dziwić? No w sobotę ludzie powinni odpocząć po całym tygodniu, nie jadą. No właśnie teraz mają czas gdzieś jechać, a ty gdzie jedziesz, też jedziesz? No jadę, bardzo rzadko to się zdarza, że gdzieś w sobotę jak pracuję, to jadę. Ale fajny widok, o, przez kamerkę. O, tu jakieś nowe budują. Wiecie, się ktoś buduje, no patrz. O, ten pusty, może do kupienia. A ty co, koleżko? On nie chce być. O, ten taki Baby Jagi. Wysiedliśmy z busa. Nie jesteście. Wysiedliśmy z busa i lecimy do Maka. Jestem taka głodna. Ja też. Ja nie jadłem nic dzisiaj. O 9, no pietac. Nawet na śniadanie nic nie jadłem, specjalnie, żeby być głodny. Wypiłem tylko jedną kolę. No, to gratuluję. Bardzo zdrowo. Kole trzeba pić. O 9 jedną bułkę, bo miałyśmy pauzę, akurat o 9 się wyrobiłyśmy. Koniec. Takie jest życie. Jedni jedzą śniadanie, a drudzy nie jedzą śniadanie. Takie jest życie. Jedni leżą, drudzy pracują. No co się patrzy w tym samochodzie? Mam coś na nowe? Nie ma czy taka agresywna. Dlaczego jesteś taka agresywna? Ja zawsze po pracy jestem agresywna. Nie wiem, czemu tak mnie... Tak mnie nastawiają ludzie. Nie lubisz ludzi, nie? Przeważnie ludzie, którzy pracują z ludźmi, nie lubią ludzi. Tak to jest właśnie. Aha, dosyć się tam naoglądasz. Pracują w takich zawodach jak ja, to przeważnie unikają. Patrzcie, co się dzieje. Ludzie biegają normalnie z jedzeniem, jakby dawali za darmo. Leci z McDonaldem, zobaczcie to. A tam jest McDonald, już niedaleko. Jesteśmy w Maku, ludzie. Bijamy się do Maka. Jest maszyna? Nie ma. Trzeba poczekać na maszynę. Jest. Jest wolna? Cześć, dzień dobry, witam. Witam. Miło. Nagrywamy vloga. Dalej, wybieramy. Jak to jest po prostu? Ja muszę wam powiedzieć, że kontakty międzyludzkie po prostu są tak nisko upadnięte. W McDonaldzie kiedyś się przychodziło i rozmawiało się z panią, a dzisiaj wam muszę klikać na maszynie. I ja jestem. Dobra, najpierw dla siebie wybierajcie, dzieciaki. To co lubisz, Ania? Burger masz. Jest burger. Za chwilę my będziemy szukać Big Rostiego. Na końcu stary musi zapłacić. Jakie chcesz, normalne, karly, kurde. Burger myślę, że. Szukamy Big Rosti, słuchajcie. Jest Big Rosti? Rosti.
Nie crispy. Nie ma. Zrób burger. No burgery wejdź. Tasty bacon. Nie ma. Chicken burger, doppel cheese, McPlant, McCrispy, doppel burger. Nie ma? Nie ma. A może w jakimś innym? W zestawach to jest może. Smart menu weź. Big Rusty. To na pewno będzie gdzieś tu. Big Tasty Bacon, McPlant, McCripsy. A w tym? Kurde, nie ma. To bierzemy coś innego. Mamy numer oczekujący. 173. Brudny stolik jest. Brudny stolik jest. Nie wiem, czekamy jeszcze, aż nam stolik wyczyszczą. Słuchajcie, nie znaleźliśmy Big Rusty, czyli nie znaleźliśmy Drwala, ale wzięliśmy Crispy McCrispy, czyli z zajebistym chickenem. Czyli nic nie tracimy, bo i tak jesteśmy głodni i jest nam to obojętne, co będziemy jedli. Ale ja miałem ochotę zjeść tego. To trzeba zrobić w domu. Sami sobie zrobimy. Kupić ser i zrobić w domu. Bo to jest ten ser taki camembert chyba. No, zapiec go. Boczek jest jeszcze tam. Co to za boczek? Za problem kupić za boczek. Nie? Co to za problem kupić boczek? Źle powiedziałam chyba. A dzieciaki, co tam? To co myślicie o tym, że nie ma Big Rusty? Nawet nie wiem, co to jest. Serem takim. Nawet nie wie, co to jest. Leśniowym serem chyba i mięso tam jest. Ty nie lubisz, nie? Ty wolisz taki zwykły. Co zamówiłaś? Taki Royal Cheeseburger nowy. Jakiś taki Royal Cheeseburger? Okay. To co zawsze chyba zamówię. Dobra, fryteczki są. Ja najpierw gram, może wygram szczotkę złota i nie będę musiała pracować. Co robisz? Gram. Pisuję kot, bo trzeba grać, bo inaczej człowiek będzie strasznie... Kot z tego smaka? I co wygrałaś? Monopoly to jest. Co ja mogę? Więzienie. Jackpot ticket. Co to znaczy? 100 tysięcy euro. Ale to musisz dalej grać. To ty myślałeś, że ci dadzą od razu? Ein Kassieren. Myślała, że wygrała 100 tysięcy euro. Od razu by była taka jazda. Wow! Aha, tu sekundy lecą teraz. Warte einen Moment. No Jezu. Słuchajcie. 15 sekund ludzie do wygrania 100 tysięcy. McCrispy wygląda tak. 5, 4, 3, 2, 1. Tyle is by next in mal, czyli? Może następnym razem. Dobra, słuchajcie, teraz tak. McCrispy. Bardzo mały, nie? No bo to dla mnie to w ogóle powinien... Dla mnie to w ogóle powinny być o wiele większe, te maki. Nie nawet mam większego. Ale? Ona ma double. Pokaż. Wow, beef. To jest beef, nie? No, bo nie. A nie ma lepsze. Ty wiesz, co wziąć zawsze zamówić, nie? Wbrew pozorom muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę, nie, że jest naprawdę fajnie zrobione świeże mięso. Normalnie jakbyś sobie sama upiekła, nie? No nie? Nie. To jest głęboko mrożone. Tak? Oczywiście. Głęboko mrożone, wyciągnięcie i o. Ale nie, jest złe. Mogę spróbować swoją frytkę? A co, ma inne on ma te kręcone. Ej, był zamówiony ketchup, ja go nie widzę. Jest. Mamy. Ketchup jest tam. Czy ma ktoś jeszcze jakiś kot? Najlepsze jest to, że te ketchupiki były kiedyś za darmo. A teraz jeden ketchup kosztuje chyba 2 euro albo 1 euro. Gdzieś masz? Po prostu masakra, nie? Jedziemy z następnym kodem. Gdzieś masz? Już wziąłem. Słuchajcie, aha, miałem wam mówić, za wszystkie te rzeczy zapłaciliśmy 52 euro. Także w Polsce pewnie ponad 200 zł. Dajcie komentarze, jakby to wyszło w Polsce. Jedziemy. On ma chrzan. Chrzan ma. On ma z chrzanem. Ale któryś Drwal nie jest z chrzanem? Też, jakieś z żurawiną są nowe. Z żurawiną może być dobre, ale z chrzanem? Słuchajcie, z chrzanem też jest dobre, ja lubię chrzan. Bardzo ubolewam, że nie udało nam się tego... Uwaga, gramy teraz. Trzeci, do 3 razy sztuka. Uwaga, 100 tysięcy. Znowu będziemy grali o 100 tysięcy, słuchajcie. Mama, jest wszędzie. Ale im o to chodzi, Ewa, żebyś ty w to grała. Jezus, no i co z tego? Jest tam, wszędzie mamy. Poczekaj, najlepiej 17 sekund. Frytyczunia z ketchupikiem. Frytki najlepsze są z mata. Nie ma lepszych. Co oni tam ładują? Stary tłuszcz. Że to wszystko jest takie uzależniające. 3, 2, 1. Co wygrałaś? Co powiedzieli? Spróbuj następnym razem. Masakra, nie? Oni oszukują, to nie jest prawda. Co na jest prawda. To jest prawda i gówno prawda. No, tu są te kody, że odkleja i jest kod, to można tak wygrać. No. Lubię taki dzień po pracy. Muszę gotować. Ale nie chciało ci jechać? Bo nigdy się nie chce jechać. Byłam głodna dlatego. W pracy był dzisiaj też bardzo słaby obiad. Tak, jaki? Solianka.
jednogarnkowe danie mamy zawsze w soboty. Ty jałeś pomidora, Fran? Nie lubisz pomidora? Dawaj tego crispiego. Lubię chodzić w weekend do pracy, jak ty masz wolne. Wiem, że jest obiad zrobiony, nie muszę robić. Weekend, spokój. Nie masz szefa. Na jutro jest pizza. Moja. Jego. My nagrywaliśmy kiedyś pizzy, filmik? No. Aha. Nagrywaliśmy na mój kanał na TikTok. Aha. Byłeś moim gościem, który był bardzo wredny, umęczony. Tak? Umęczun pod pąckim. Jest jakiś taki sos chrzanowaty. Bardzo dobry. Jest ser, jest to mięsko. Powiem wam, że za tą cenę mogliby dawać więcej tego, takie większe mogłyby być te hamburgery. 10 euro jeden hamburger, Ewa. To cię zapcha? Zapcha cię na godzinę, po godzinie puścisz bąka i jesteś głodny. Tak działa McDonald's. Tak, nie? Zjesz, jesteś zapchany masakrycznie, pójdzie bąk. Ale dlatego, że wiem, że to będzie za mało, dokupiliśmy jeszcze 4 małe hamburgerki. Zawsze. Muszą być. Jak nie zjemy, to weźmiemy do domu. Lecimy z następnym kodem, uwaga. Puste ręce mam. To jest kod. Uwaga, lecimy. Ciekawe, czy wygramy dzisiaj 100 tysięcy euro. Cześć. Co to za są? 7, kaka. No i co? Nie mogę tak szybko pisać. Uwaga, lecimy, uwaga. Monopoli? Parkstrasse. Co to Parkstrasse? Znaczy? Zamy Audi. Ulica Parkowa. Do ulicy lecimy. Wie, już mam jakieś. Bo to jest Monopoli. I ogólnie to jest ściema. To ty masz siedzieć na tej apce i zobacz, ile tu jest kodów, ile frytek, ile wszystkiego. No każdy... to lecimy. Zobaczymy, czy chociaż też wygramy. Nie. No taką próbę zrobimy, czy to faktycznie można wygrać, czy nie. Zobaczcie, jaka jest naiwność człowieka. Ale tu jest nakupka. Nakupka na nawet koli jest. Słuchajcie, dzisiaj lecimy i sprawdzimy. No oczywiście. Słuchajcie, ziomale. Jest chwila czasu. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Bo na pewno nic nie wygram. Bo bardzo dużo ludzi nas ogląda, ale nie subskrybuje. Uwaga, słuchajcie, znowu gramy o 100 tysięcy. To znaczy ja gram. Jece. Lecimy. Tym razem się uda. To jak się uda, zapraszam wszystkich na wódkę. Na wódkę? Jest taka możliwość, że tym razem się uda. Wierzę w moje życiowe szczęście. To jest naprawdę... Pamiętajcie, żeby nie jeść McDonalda za często. Dlaczego? No bo jest niezdrowe, nie? Życie jest niezdrowe. Wiesz, że jednym gościu zrobił eksperyment? Wiem, ale on tam liczył, jest kalorii. Nie. Wziął jednego zwykłego hamburgera z McDonalda, postawił go, rozłożył tak. To dziś na TikToku widziałem. I codziennie przez pół roku albo przez rok robił zdjęcie. I ten hamburger wyglądał pierwszy dzień tak może samo jak... Może następnym razem. Pierwszy dzień wyglądał tak samo jak 365. Dobrze zakusał. A tam już było po jakim, no właśnie, wiesz, że po jakimś czasie jedzenie się ogólnie rozpada. Mięsa już powinno nie być, bułka powinna... Leśnieje. No, a to się nic nie stało z tym, Ewa. No nie zjadłabym tego. No oczywiście, że nie. Znaczy, że zdrowe. Znaczy, że jest dobre rzeczy robione. Daj mi jeszcze tego jednego. Ja muszę zjeść, ale to zobacz, jak to wygląda, takie... Kapeć. 2 euro. Kapeć, kurwa. Kapeć. Masakra, nie? Ale dobre. Co, jesteś zadowolona Maczek, z dzisiejszej niespodzianki? Maczek nigdy nie jest. Wolałabym. Ania, jesteś zadowolona z dzisiejszej niespodzianki? Bardzo jesteś zadowolona? Tak powinno być częściej, nie? Że jest mak, nie? Czeka nas powrót do chaty, nie? Jeszcze czeka nas powrót do chaty? Nie wiem, nagramy powrót do chaty? Możemy. Słuchajcie, my się najedliśmy. Ja jeszcze nie. Prawie. Pełno ludzi w Maku patrzą na nas jak na głupków, że nagrywamy. Myślę, że wielu ludzi z Maku Donalda robi live na TikToku. Tak? Ale wiesz, no my mamy kamerę, a nie telefon. Nie to tego. No to już trochę wygląda tak, wiesz. To wygląda, wiesz o co chodzi, nie? Bez telewizja przyjechała. Bez przesady, ta kamera też nie jest duża. Tak przedstawiłeś to. Bo to jest akcja Monopoli. Ogólnie nie najesz się makiem za cholerę, nie? Najesz się. Chyba tymi frytkami tylko. Kobieta obok na stolika po prawej stronie non stop nas obserwuje, masakra, nie? A czemu? No nie wiem, patrzy się perfidnie mi w oczy. Może cię zna. Może jej się podobam. Zrobię uśmiech, mój uśmiech filtrujący. Pożegnaj się z widzami. Subskrybujcie ten kanał, nic nie wygrałam. Masakra, nie? Wiem następne. Nie było Big Rostiego. Dzięki, że nas oglądacie. Musimy to pozbierać i do chaty weźmiemy. Sorry. Ja to zostawię, to będzie wygrane. To jest normalny ludzki odruch. To jest gorzej, jakby nie było. Przód i tył musi wydawać dźwięk. No oczywiście. Łapka w górę. Łapka w górę, subskrypcja. Dobra, jak szybko bateria uciekła. Ja mam jeszcze jedną. Wyszliśmy z Maka. Najlepsze jest to, że minęło 10 minut, a ja już jestem głodny. No bez przesady.
przesady! No ja jeszcze bym coś opierdolił. Takie McCrispy, co my jedliśmy, to ja bym musiał mieć dwa. Bez przesady. Ja bym musiał mieć takie... No frytkami się dopchałem trochę. Ale takie McCrispy to naprawdę dwa dla takiego chłopa, dwumetrowego, prawie 100 kilo, to dwa lekko, nie? No jadłyśmy się strasznie dużo, nie? Relacja na Insta. Brzuch mnie boli aż, a ty też. Dobra, słuchajcie, subskrybujcie ten kanał. Dzięki, że byliście z nami. My już się żegnaliśmy, ale tak bywa czasami, że trzeba dwa razy. Zostańcie z nami. Zostańcie z nami, kurwa. Oglądajcie nas. Zostańcie z nami. Zostańcie z nami. My i wy. Wy i my. To było grube, nie? Pozdro.